Hej, hej, z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach Maja z Wierzbowej Zatoczki. Witam Was bardzo serdecznie w 21 odcinku drugiego sezonu tej serii. Jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, który był bardzo ważnym odcinkiem, to wiecie, że w życiu naszej rodzinki zaszło sporo zmian i dlatego dziś skupimy się na tych nowych rolach, nowych zadaniach. Też pokażę Wam kilka innych nowości, które wprowadziłam po premierze, dodatku wiejska, sielanka. No więc co? Przechodzimy już do dalszej części odcinka. Witam się z Wami razem z Marią. Jesteśmy, jak widzicie, w cukierni, bo mamy tutaj do załatwienia kilka spraw. Ale zanim do nich przejdziemy, to jak widzicie, mamy już lato, Michał jest w pracy, Magda jest w szkole, a Maja ma dzisiaj wolny dzień i jest w domu. No i tak, jesteśmy w cukierni, bo ostatnio Maria spotkała panią Agatę, nową mieszkankę wierzbowej zatoczki. Dobrze im się nawet razem rozmawiało, i tak jakoś w rozmowie wyszło, że pani Agata niedawno straciła męża i szuka pracy. I wtedy Maria pomyślała, że jest już w sumie gotowa, żeby zatrudnić kogoś do pomocy u siebie w cukierni i tak zaproponowała Agacie współpracę. No i właśnie dziś jesteśmy tutaj po to, żeby wprowadzić ją w jej obowiązki. Mm, ale może zanim to zrobimy, to Maria chodź tutaj, dlatego że widziałam, no właśnie, widziałam, że tutaj trzeba opróżnić tacę, trzeba podać świeżą lemoniadę. Bo skoro już mamy tutaj zaprosić panią Agatę, no to może ona też się skusi na lemoniadę, skoro mamy właśnie lato. To lemoniada pasuje. I chciałabym też, żebyś za chwilkę. Czekaj, tutaj podaj już lemoniadę i chciałabym, żebyś tutaj ustawiła termostat chłodniej, bo jak widzicie, mamy upały, a ja bym chciała, żeby w naszej cukierni było nie tylko tak, wiecie, rodzinnie, ale żeby też klienci tutaj się czuli dobrze, komfortowo, żeby nie cierpieli z powodu upału. Poza tym myślę, że odpowiednia temperatura sprzyja też dobrym zakupom. A mamy nowości w ofercie, zobaczcie. Mamy tutaj egzotyczny placek owocowy i kremowy placek bananowy. Maria upiekła takie pyszności. Bo pomyślała, że skoro jest lato, to takie owoce egzotyczne są fajne, odświeżające, no i dlatego właśnie wprowadziła takie rzeczy do oferty cukierni. Ale powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy dzisiaj będziemy otwierać cukiernię, czy tylko tak po prostu zaprosimy, zaprosimy panią Agatę i z nią porozmawiamy, wprowadzimy ją jakby w jej obowiązki w cukiernie, ale właśnie bez otwierania tej cukierni, jeśli chodzi o taką już prawdziwą pracę, to zostawimy sobie to może na inną okazję. Maria już dzwoni, żeby zaprosić panią Agatę. A ja się zastanawiam, yy, gdzie z nią właśnie sobie usiądziemy, ale Maria nie. Ja ci już tutaj skreśliłam, chodź tutaj, yy, bo Maria chciałaby porozmawiać z panią ogrodniczką. Ona tutaj pracuje, pokażę wam. O, właśnie tam jest. Widzicie, tam pracuje. No i Maria pomyślała, że chciałaby z nią porozmawiać, ale nie, dlatego że my tutaj czekamy właśnie na Agatę. No i jest już Agata. Yy, Maria czeka w drzwiach. Gdzie ona jest? O, tutaj jest. Cześć, cześć, dobrze Cię widzieć. No i Wy też właśnie poznajcie, poznajcie. To jest Agata, Agata Wolska. No i ona właśnie będzie z nami tutaj pracować w cukierni. I chodźmy, może sobie tutaj porozmawiamy. Tutaj jest tak miło, przytulnie. Może właśnie usiądźcie sobie tutaj i tutaj sobie porozmawiacie w tym pięknym miejscu. Chodźcie, chodźcie. Jak widzę, Maria jest bardzo rozbawiona, ma naprawdę dobry humor. To dobrze, to się cieszę, bo to też właśnie spowoduje, że, przynajmniej taką mam nadzieję, że spowoduje, że Agata się lepiej poczuje, tak wiecie, po prostu bardziej, mm, bardziej rodzinnie. Tutaj Maria na pewno nie wprowadza żadnej napiętej atmosfery. I też mogliście zobaczyć przed chwilą, Agata się tak zatrzymała przy wejściu, jakby właśnie się rozejrzała i pomyślała sobie, że tutaj jest tak ładnie i że cieszy się, że będzie tutaj pracować. Maria, gdzie ty idziesz? Tańczyć? Nie, nie możesz tańczyć. Ja wiem, że mm, masz naprawdę bardzo dobry humor, tak jak już wspominałam, i y, trzymają się ciebie dowcipy, y, ale tutaj masz teraz naprawdę profesjonalną rozmowę, także może na początku zamiast tańczyć, porozmawiałabyś właśnie o wykwintnych potrawach. I y, 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 tutaj też może coś jeszcze związanego z gotowaniem. O właśnie, dziel się sekretami gotowania. Dlatego, że Agata no, będzie tutaj u nas pracować, więc na pewno Maria y, chciała. Chciałaby wiedzieć, jakie Agata ma umiejętności, czy interesuje się w ogóle pieczeniem. No wiecie, takie po prostu podstawowe informacje. Maria i Agata już sobie porozmawiały i teraz Maria chciała pokazać Agacie główną salę, czyli takie wiadomo, główne miejsce pracy i może porozmawiałybyśmy na temat obowiązków Agaty. I tak Maria pomyślała, że może na początek Agata mogłaby zajmować się po prostu sprzątaniem, dbaniem tutaj o czystość naszych lodówek, całej głównej sali, a później może w przyszłości, kiedy Agata już nabierze do. Poobserwuję, jak Maria pracuje, jak funkcjonuje nasza cukiernia. No to wtedy może w przyszłości powierzylibyśmy jej też jakieś inne, inne zadania, ale na razie, właśnie do jej obowiązków będzie należało sprzątanie. No, ja tutaj niestety nie mogę jej przydzielić zadań, jeśli nie mamy otwartej cukierni, ale pokażę Wam, że tutaj Agata właśnie jest już u nas zatrudniona. Jak widzicie, zarabia 19 simolonów na godzinę. No, wszystko jest na razie. Neutralne, no bo jeszcze nie przepracowała ani jednego dnia, ale tak jak mówiłam, dzisiaj nie będziemy otwierać cukierni, bo mamy też inne plany, i szczerze mówiąc, mamy dzisiaj dość napięty grafik, przynajmniej Maria ma bardzo napięty grafik, bo musimy zaraz ruszać w inne miejsce. Dlatego no, cukiernię sobie zostawimy, ale właśnie chciałam wprowadzić Agatę w to miejsce i w jej nowe obowiązki, no i też oczywiście wam ją przedstawić. No, także co, może już niedługo będziemy kończyć rozmowę. Hmm, chciałabym jeszcze zobaczyć, jak one się tutaj czują. E, status związku przyjaciółka. O, widzicie, to dobrze, to dobrze, że um, Maria się dogaduje z Agatą. Może na koniec właśnie um, pokażemy jej podziw, może też. Y Obejmiemy ją jako taki początek dobrej współpracy. Wiem, że to tak może trochę mało profesjonalnie, ale z drugiej strony, tak jak Wam mówiłam, mamy tutaj naprawdę rodzinną atmosferę w tej cukierni, więc myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie. Tak, Maria ma nadzieję, właśnie, że będzie im się dobrze dobrze współpracowało. Tutaj jeszcze musimy kliknąć, żeby Agatę pożegnać. Dlatego, że już kończymy nasze spotkanie. Wydaje mi się, że tutaj Agata mogłaby powiedzieć, że dziękuję za możliwość pracy, że nie może się już doczekać tego pierwszego dnia. I oczywiście da z siebie wszystko i będzie robiła, co tylko może, żeby Maria była z niej zadowolona. No, także dziękujemy, bardzo kończymy spotkanie i może Maria wypijesz sobie jeszcze szklaneczkę. Moniady, zanim ruszysz dalej w drogę, no bo są upały, więc może właśnie byłabyś zainteresowana, usiądź sobie tutaj jeszcze też, nie stój tak, no bo tak, skoro sprawy z Agatą mamy już załatwione, to teraz, to teraz naprawdę tak szybko wypiłaś? Niemożliwe. Widocznie bardzo je się po prostu chciało pić, no bo tak jak mówiłam, są upały. No to skoro właśnie sprawy z Agatą mamy załatwione, to teraz ruszamy do parku i musimy koniecznie zorganizować spotkanie klubu seniora, bo w parku pojawiły się pewne nowości i już naprawdę nie mogę się doczekać, aż wam je pokażę. No to co? Maria tutaj kończy zmywać i idziemy do parku. Jesteśmy już na miejscu i mamy też już rozpoczęte spotkanie naszego klubu, ale zanim przywitamy się. Z Anią i Antonim to muszę Wam coś pokazać. Zobaczcie tylko po pierwsze minę Marii. Ona jest naprawdę w szoku i jest naprawdę bardzo szczęśliwa. Zresztą, zobaczcie jej nastrójnik, jest naprawdę bardzo szczęśliwa i myślę, że ma to związek z tym, co chcę Wam pokazać. I tak, zobaczcie, tak, zobaczcie. Idziemy sobie tutaj, idziemy sobie tutaj i ta, 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 mamy kury. Także, Maria, podejdź tutaj, koniecznie. Mamy tak naprawdę dwie kury i jednego koguta i. I tak pomyślałam sobie, że miło by było, gdyby w wierzbowej zatoczce mmm, pojawiły się właśnie nowości z wiejskiej sielanki. I dlatego stwierdziłam, że kury idealnie pasują do naszego klubu seniora. Co tutaj możemy? Możemy wygonić kurczaki, rozrzucić karmę. No to może rozrzucimy karmę. Maria zajmie się tym, proszę cię bardzo. No i tak naprawdę niestety nie obyło się bez problemów, bo nie mogłam tutaj tak po prostu kupić kur z tego, właśnie panelu kurnika, że tak powiem. I dlatego musiałam to zrobić poprzez kod. Musiałam je kupić kodem. Wydaje mi się, że nie mogłam ich kupić, dlatego że jest to park i być może właśnie w parku nie można hodować tak. Normalnie, legalnie kur i kogutów, ale no, właśnie, jakoś tak obeszłam system i kupiłam je kodem. No i właśnie dlatego mamy, mamy kury. Mm, bardzo się cieszę, tak jak już Wam mówiłam. Możemy je zawołać. Brązowy kogut. No dobra, to zawołamy, zobaczymy. Zobaczymy, oczywiście. O, on tu już idzie, tak jest. Jest młody dorosły. Jest czysty, nie jest głodny. Z uwagą też wszystko w porządku. Zobaczmy, czekajcie. Co możemy tutaj. Możemy z nim coś porozmawiać, interakcje społeczne, pogłaść, przytul, zapytaj kurczaka o przyszłość. Dobra, tak, zaczniemy w miarę neutralnie. I zaraz oczywiście musimy się przywitać z Anią i Antoni. Zobaczcie, oni już tutaj są przy ognisku jak zawsze. Zaraz do nich podejdziemy. O, ho, ho, odpowiedział nam, odpowiedział nam. Mamy tutaj jakiś nastrójnik z tym związany. No niestety nie widzę żadnego nowego nastrójnika, ale chciałam też sprawdzić w naszym klubie, czy możemy edytować zajęcia. I czekajcie, może byśmy usunęli grillowanie i mm, słuchanie muzyki. Mm. Grę w karty może zostawimy, ale zobaczmy sobie. Bo chciałabym sprawdzić, czy możemy dodać coś związanego ewentualnie z opieką, właśnie nad yy, kurami. Yy, jedzenie na pewno nie. Sztuka, muzyka, zainteresowania. Zainteresowania nie. Yy, zabawa i gry też nie. Psoty te złośliwości na pewno nie. Yy, poza domem. O, może tutaj. Opiekuj się zwierzętami. Zajęcia letnie, o, zajęcia letnie możemy dodać, bo mamy lato, więc zróbmy to. I może właśnie spróbujemy dodać te opiekuj się zwierzętami. Ja nie pamiętam szczerze mówiąc, czy to było wcześniej, czy to właśnie chodzi o nowe zwierzęta, które nam doszły w wiejskiej ślance. Mm. Próbujemy, zobaczymy. Także wybieramy opiekuj się zwierzętami i zatwierdzamy nasze nowe zajęcia w klubie. No i tak, skoro już tutaj sobie nasze kury wyszły, jak widzicie, to może porozmawiamy, przywitamy się. Gdzie tutaj jest Ania? Widzę Antoniego, więc tak, pochwalimy go. I tutaj jest Ania, to z nią... Mm, możemy o, możemy pochwalić jej strój, zobaczcie, Ania ma nową sukienkę, jak widzicie, mm, Maria zresztą też. Mm, o właśnie, zobaczcie, też Michał wrócił już do domu, zarobił 208 simoleonów, ponadto wykonał świetną robotę. No to Michał, jesteśmy z ciebie naprawdę bardzo dumni. Jak wiecie, Michał zmienił pracę, pracuje teraz w wojsku, no i według naszej fabuły, naszej historii mm, jest lekarzem wojskowym. No według gry oczywiście nie mamy takiej kariery, dlatego po prostu Michał pracuje. W wojsku, ale według mojej historii, e, Michał powinien pracować jako lekarz wojskowy, to było jego marzenie. E, I teraz, Michał, e, pracując na takim stanowisku, jest po prostu szczęśliwy, spełnia się zawodowo. No i skoro Michał jest szczęśliwy, to my oczywiście też jesteśmy. E, dlatego, Michał, odpoczywaj tam po pracy, oczywiście. E, a my się tutaj przywitamy. I tak jak mówiłam, Ania ma nową sukienkę, e, Maria zresztą też ma nową sukienkę, jak widzicie. I tak, co tutaj się jeszcze pozmieniało? O, może byśmy wsypali ziarna dla ptaków? O, tak, cześć, Ania, dobrze Cię widzieć. Chodź tutaj, Maria, wsypiesz ziarna tu i tu. I tak, tutaj wcześniej mieliśmy um, uprawy, ale one są już poza sezonem, i dlatego przeniosłam je tutaj do naszej szklarni, um, klubowej szklarni. Teraz już są zabezpieczone, jak widzicie. Um, I chciałabym ewentualnie y, zasadzić tutaj coś nowego. Ja tam chyba kupiłam Marii, z tego co pamiętam, tak. Kupiłam jej rośliny letnie, więc możemy właśnie pootwierać te paczki zobaczymy co my tam mamy i tutaj też właśnie widzicie nowość dlatego, że wcześniej w miejscu gdzie teraz jest kurnik była huśtawka, no i ona po prostu robiła za to miejsce do zabaw, żeby móc zapisać parcele jako park. No i kiedy właśnie huśtawkę usunęłam, żeby postawić kurnik, no to brakowało nam tego elementu, żeby tak jak mówiłam móc zapisać parcele jako park. No więc stwierdziłam, że takie drabinki tutaj mogłyby fajnie nawet wyglądać. Wyglądają jak taka troszeczkę dekoracja. Widzicie tutaj rosną sobie roślinki. No i wydaje mi się, że całkiem dobrze to tutaj wygląda. No i, że tak powiem, ja mogłam sobie zapisać parcele tak jak chciałam. No a przy okazji zyskaliśmy jakiś taki nowy element, powiedzmy, dekoracyjny. No i też tutaj widzicie mamy nowe muchomorki. One też właśnie są z wiejskiej sielanki. Tak, ptaszki muszą mieć co jeść. Mogłabym tutaj dać te takie nowe ptaszki też właśnie z wiejskiej sielanki, ale stwierdziłam, że zostawię to co jest. Nie chciałam też wprowadzać aż tylu nowości. Poza tym te ptaszki też są takie słodkie i dla mnie są sentymentalne. Kojarzą mi się po prostu z tą serią. Kojarzą mi się też z Heniem. Pamiętam dokładnie jak je wprowadziłam do tej serii, kiedy się pojawiły w grze i mam z nimi dobre wspomnienia. Zobaczcie, przyszła do nas tutaj Ania i sobie rozmawiamy. A ten kogut? On sobie śpi? No, wygląda jakby spał. Tak! O, jak uroczo! Śpi sobie! No i Antoni też do nas przyszedł, więc możemy porozmawiać o zmianach w sąsiedztwie, właśnie, czyli o naszych, mm, o naszych kurach i kogutach. No i co? Zobaczcie. O! O, postanowił go pogłaskać! Jak uroczo! Fajnie! Cieszę się, cieszę się! O! Jest reakcja ze strony naszego koguta. No. O, Maria, ty musisz do łazienki, więc idź, idź. Zbierz jajka. Mamy już jajka? Maria, chodź. Chodź szybko, zbierzesz jajka. Jestem ciekawa. O, a tutaj kogut sobie dziobie. Maria już idzie. I co? Będziemy mieli pierwsze jajka w serii. Tak, mamy dwa jajka z kurnika. Jajko z możliwością wyklucia. I jajko po prostu otwieramy notatnik. Co tutaj mamy napisane? Zobaczcie. Standardowe jajko prosto od kury, to jest standardowe, znoszone przez kury jajko. Możesz także nakarmić kurę przyjacielskim smakiem dla zwierząt, a zniesione przez nią jajko będzie białe. Idealny składnik do przepisów jajecznych, nie powoduje żadnych niechcianych efektów ubocznych, okej. Okay. I tutaj jajko z możliwością wyklucia, no właśnie. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę co wyrośnie z tego jajeczka. Przypisanie koguta i kury do tego samego kurnika daje kurom szansę na zniesienie jajek z możliwością wyklucia. Te jajka można wysiadywać w kurniku, by wykluły się z nich pisklęta. O! Wysiadywanie przez kury skróci czas oczekiwania na wyklucie oraz podniesie jakość jajka. Pisklaki, które się z nich wyklują będą szczęśliwe. Szczęśliwsze. Jajek z możliwością wyklucia nie można użyć do gotowania. Rozumiem, ale czy my to jajko możemy tutaj jakoś teraz dać komuś coś? Mm, to jest jajko zwykłe, to jest to jajko z możliwością wyklucia. Umieść w kurniku. A tego nie można. Dobra, no to skoro mamy takie jajko, to chodź Maria, umieścisz je w kurniku oczywiście. I co my tutaj mamy? Pomidory mamy z tej paczki nasion jednej, i tutaj mamy drugą paczkę nasion, też jeszcze trzeba ją zaraz otworzyć, zaraz się tym zajmiemy. No, ale wpierw wiadomo, kury. Kury to są po prostu bohaterki dzisiejszego odcinka. Więc tak, daj tutaj to jajko, świetnie. No i też rozrzuć karmę, dlatego że widzę, że mało zostało tej karmy. Mm, więc się tym zajmiemy Świetnie, tak mm, I tak, otwórz jeszcze tą paczkę Tak jak cię prosiłam e, I co tutaj będziemy mieć? E, lilie No spoczko, dobra, no to chodź Maria e, Zajmiesz się jeszcze tym właśnie Tak szybko, szybko Żeby zasadzić tutaj te nasze pomidory I tutaj mamy kwiaty Tak, dzwonki e, No to tutaj właśnie sobie mm, Zasiejemy lilię proszę bardzo, i też będzie to właśnie podlegało pod nasze działania klubowe. Tutaj Maria, pracujesz i potem możemy ewentualnie pielęgnować ogród razem. Hmm, to też jest dobry pomysł, może właśnie za chwilę to zrobimy tak na zakończenie naszego spotkania, dlatego że no już za chwilę, za chwilę będziemy musieli oczywiście wracać do domu, no bo już osiemnasta, trzeba zobaczyć, co tam słychać u pozostałych członków rodziny jak tam spędzają sobie dzień, jak się Michał czuje po tym dniu w pracy, jak tam mu poszło. Wiemy oczywiście, że wykonał świetną robotę, ale trzeba z nim oczywiście porozmawiać też na ten temat. O, pszczółki przyleciały. Świetnie. Widzę, widzę tutaj, że Ania przyszła porozmawiać z kurą, przyszła ją przytulić, pogłaskać. Czyli interesują się. Cieszę się. Cieszę się, że się interesuje Ania i Antoni Mm, naszymi kurami. Widzę, że Maria też tu ciągnie, ale nie, Maria, ty tam masz inne zadania do wykonania. No, to miło, to miło i e, wydaje mi się, przynajmniej mam taką nadzieję, że e, Ania i Antoni są tak samo szczęśliwi z posiadania kur w klubie seniora jak ja <grym> i Maria. E, może teraz właśnie popielęgnujemy sobie ogród razem? Aha, żadna roślina nie wymaga pielęgnacji. Świetnie. E, no, to co? Myślę, że możemy kończyć spotkanie naszego klubu, bo e, zrealizowaliśmy już wszystko to, co mieliśmy. Także tak jak mówiłam, spotkanie klubu jest już zakończone, więc żegnamy się z Anią, żegnamy się z Antonim. Mam nadzieję, że już niedługo spotkamy się znowu i spędzimy sobie miło czas, bo mamy lato, będą fajne, długie, słoneczne dni. Taką mam przynajmniej nadzieję. No i teraz właśnie mamy jeszcze większą motywację, żeby częściej organizować spotkania naszego klubu. Ale teraz to już koniec. Maria spędziła cały dzień poza domem. Jest w ogóle głodna, dlatego wracamy do domu. Layers, it's time to lose these naysayers. We're better off, the air will be richer, and everything so much easier. W domu, i jak widzieliście przed chwilą, Magda po szkole wybrała się do takiego naszego parku, a właściwie bardziej lasu w wierzbowej zatoczce. Jeszcze nie mieliście okazji, jakby zobaczyć go osobiście, bo jak do tej pory pojawiał się on tylko w scenkach. No i właśnie też widzieliście, że ten tajemniczy chłopak z poprzednich scenek, z poprzednich odcinków ma na imię Kacper. No i to tak naprawdę tyle. Na razie jeśli chodzi o ten wątek, e, tak jak mówiłam, Maria wróciła już do domu. E, tutaj przed domem w ogóle stoi Tomek, mąż Emilki, może właśnie przyszedł do Michała. E, także zaraz Michał się z nim przywita. E, I tak, Maria jest głodna, do łazienki nie musi iść, jest też bardzo zmęczona. E, dlatego może przygotuje coś do zjedzenia, Chodź tutaj mm, posprzątaj i właśnie, jeśli chodzi o jedzenie, to już wam pokazuję wszystkie nowości. E, które mamy, które mamy wprowadzone przez nowy dodatek. Mamy sery, zobaczcie, chleb mleczny, pudding. Mamy tutaj też dużo rzeczy: chleb mleczny bez laktozy, złote jajka na toście. Ale ja tutaj widziałam z takich nowości, które mnie bardzo zainteresowały widziałam o zupę grzybową mamy też bułeczki jagodowe ale ale właśnie racuchy z dżemem truskawkowym pomyślałam że Maria mogłaby właśnie wrócić i przygotować całej rodzinie takie racuchy z dżemem truskawkowym truskawki to wiadomo smak lata racuchy to taki smak przynajmniej mi kojarzący się z domem z babcią i dlatego pomyślałam że Maria mogłaby coś takiego przygotować też powiem Wam przy okazji, że tutaj jeśli chodzi o naszą domową parcelę, to ma ona wybrane przeze mnie wyzwanie ono się nazywa proste życie. To jest właśnie to wyzwanie, które wprowadza nam na parcelę opcję gotowania tylko ze składników, które mamy w lodówce. Ja już jak wiecie starałam się tak grać do tej pory zanim właśnie wprowadzona została ta opcja, ale teraz już skoro mamy ją w grze, to oczywiście z niej skorzystałam. I też jeśli jeśli chodzi o naszą parcelę parkową, to tam z kolei wybrałam to wyzwanie dzikie lisy, ale no nie mam pewności, czy, czy na park będzie to działać. Po prostu czy w parku będą nam się te lisy pojawiać, zobaczymy w przyszłości. W ogóle może za chwilę pokażę Wam te wyzwania, ale wpierw tutaj wybiorę Marii, żeby przygotowała i niech przygotuje porcję dużą na przyjęcie, tak? Także Maria, chodź. Tutaj Puciu, widzę, znowu się bawi i wykryto nam eksplozję atomową, ale ja Wam pokażę teraz te wyzwania. No i właśnie zobaczcie, tutaj mamy to wyzwanie, tak jak mówiłam, proste życie. Na tej parceli do przygotowania przepisów wymagane są składniki i składniki sprawiają, że jedzenie jest smaczniejsze. I to jest właśnie to, co mamy wybrane tutaj, a na parceli parkowej, na parceli naszego klubu seniora, mamy dzikie lisy. Dzikie lisy pojawią się na Twojej parceli i będą zagrożone dla ogrodu, kurczaków i królików. Pomyślałam, że to jest takie coś nowego, coś ciekawego. Chciałabym zobaczyć, jak to w ogóle działa. Czy w ogóle to będzie działać wtedy, kiedy nas nie będzie na tej parceli? Czyli na przykład, nie wiem, przyjdziemy pewnego dnia na nasze spotkanie klubu i się okaże, że mamy zniszczone uprawy albo, że nie wiem, nie mamy już kurczaków. Oczywiście jest to wszystko bardzo smutne i nie chciałabym, żeby tak się stało, ale z drugiej strony jestem ciekawa, jak to działa, i dlatego, i dlatego skorzystałam właśnie z tego nowego wyzwania, właściwie z tych dwóch nowych. Nowych wyzwań. No i też na dowód tego, że ja już wcześniej starałam się korzystać ze składników, które mamy w lodówce, zobaczcie. My mamy 99 grzybów, 90 bazylii, 66 ziemniaków, powyżej 99 winogron. Jabłek, 39 pomidorów, także naprawdę mamy tego dużo, no bo ja po prostu od samego początku tej serii, tak naprawdę zbierałam do lodówki wszystkie uprawy, które wcześniej jeszcze Maria miała w ogrodzie, wszystkie warzywa, owoce, bo po prostu tak lubię grać i lubię tak grać od zawsze. I dlatego cieszę się, że właśnie mamy teraz taką opcję w grze. No i też Maria chodzi już tutaj gotuj, a ja Wam powiem, że skorzystałam już z tej nowej opcji dostawy. Jedzenie, a tutaj Wam pokażę, o, właśnie, zamów dowóz, i możemy przez lodówkę zamówić pizzę, zamówić produkty spożywcze i dowóz jedzenia w MIG. I ja skorzystałam właśnie z tej dostawy produktów spożywczych i zamówiłam mięso, mąkę, cukier. W ogóle, jak to brzmi? Słyszycie, jak to brzmi? Zamówiłam w Simpsach mięso, mąkę i cukier. Naprawdę to brzmi tak prawdziwie, że ja aż sama nie mogę w to uwierzyć i naprawdę bardzo się cieszę, że mamy takie opcje. No i właśnie skorzystałam z tej opcji i przyszła taka miła pani. Dała nam taką papierową torbę z zakupami, no i właśnie potem schowaliśmy sobie te zakupy do lodówki. No i mamy. Michał, co idziesz? Idziesz nakarmić Henia. Tam w ogóle przyszedł do ciebie Tomek, tak jak mówiłam. No właśnie, on tu na ciebie czeka, ale widzę, że ty musisz pilnie do łazienki. E, no więc trudno, Tomek, poczekasz najwyżej, a jak nie, no to spotkamy się może innym razem. E, ty sobie idź do łazienki, a ty, Maja, chodź i nie, 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 poczekasz na racuchy, e, ale na karmchenia, bo on jest też głodny, trzeba się nim zająć, więc idź to, zrób. E, no i tak, gdzie jest Stefcia? Stefcia oczywiście tutaj w łazience, ona bardzo często właśnie e, sobie tutaj leży. W drzwiach do łazienki. No i jak widzicie, jest już dorosłą kotką. Tak teraz wygląda. Mogliście też to zobaczyć w poprzednim odcinku, ale teraz Wam pokazuję tak bardziej w grze. I co my tutaj w ogóle mamy za nastrójnik? brudne ubranie. O, to trzeba by było zrobić pranie, ale to może za chwileczkę, może nie teraz. E, Maja, nie, nie, nie. Usiądź tutaj, zostaw lodówkę. Poczekaj chwilkę na pyszne racuchy. No widzisz, już ci pachnie. Już ci pachnie, poczekaj, to będzie naprawdę coś pysznego. Jeszcze czegoś takiego w swoim życiu nie jadłaś, obiecuję ci. E, ale nakarmiłaś henia, tak? Tak, wszystko się zgadza, to dobrze. E, więc siadaj tutaj i też pokażę wam, że tu mm, Maria ma zestaw nowych Zestaw do haftowania, ale nie skorzystamy z niego dzisiaj, dlatego że no, mamy już naprawdę dość późno. Trzeba będzie za chwileczkę kończyć odcinek. Maria też na pewno jest bardzo zmęczona, więc damy jej dzisiaj już spokój od takich rzeczy. Michał bierze prysznic, to dobrze, i jest głodny, więc jestem pewna, że, że już nie może się doczekać tych pysznych racuchów. Mm, tak, zobaczcie. Zobaczcie to tylko, naprawdę wygląda Przepysznie. No i nasza rodzinka sobie tutaj je wspólnie racuchy i udało mi się zaprosić, zaprosić Tomka. On też się tutaj poczęstował, tylko się przesiadł, proszę Tomek. Smacznego. No i właśnie może porozmawiamy o zainteresowaniach, poprawimy mu humor. No, bo jak wiecie, Tomek pracuje w policji, Michał pracuje teraz w wojsku, więc myślę, że właśnie mają wspólne tematy. No, i może właśnie dlatego Tomek przyszedł, bo chciał się po prostu dowiedzieć, chciał się zapytać, jak tam Michałowi poszło w pracy. A także Maja tutaj sobie spędza miło czas ze Stefcią. Michał z Tomkiem oglądają sobie film. Maria, z tego co mi się wydaje, poszła spać. Tak, Maria poszła spać, jak widzicie. No, nie ma co się dziwić, miała naprawdę bardzo intensywny i aktywny dzień, więc należy jej się odpoczynek. No i cóż, no, ja będę kończyć dzisiejszy odcinek. Miły dzień, bardzo fajny dzień, aktywny. Cieszę się też, że udało nam się wprowadzić do serii nowości związane z wiejską sielanką. No i tak jak już mówiłam, kończę. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek podobał Wam się. Dziękuję Wam za to, że byliście ze mną i do usłyszenia już wkrótce. Papa. Pa!